odcinkiem. Ojcze profesorze, po raz kolejny spotykamy się, rozmawiając o tych, dzięki którym jesteśmy tutaj na Freta. I mówiliśmy ostatnio o ojcu Włodzimierzu Kucharku, niezmiernie sympatycznej, kochanej postaci, przeorze przez dwie kadencje, ale też wcześniej moi współbracia, którzy pracowali, studiowali na Angelikum, z kolei pamiętają, że dla Włochów ojciec Włodzimierz był też tych, którzy pochodzili z Sycylii, no pamiętali go jako też i doskonałego wychowawcę, magistra nowicjuszy, więc miał bardzo wiele talentów, był takim człowiekiem modlitwy, człowiekiem bardzo pobożnym, żywym duchpasterzem. Inne by się chwalił, a ja może tylko poinformuję, że w ogóle on był moim magistrem w nowicjacie. A potem także przez jakiś czas, nie pamiętam ile, może 2 lata, jak byłem klerykiem, też był moim magistrem. Tak? I z tym, że na Sycylii to był chyba między pierwszym a drugim moim tym okresem formacji. Tak, okresem formacji, tak. Tak. A jak ojciec wspomina właśnie te jego rady, to jego postawę wychowawczą? No po prostu różnie. Ojciec Rajmund Koperski, ponieważ wstąpił do zakonu jako już dojrzały człowiek, to wspomina, że go cisnął postami. A mnie znowu kazał, ja byłem młodziutki nawet, nie tylko młody, to w ogóle mi kazano pod wieczorki chodzić. Taki on był. Także bardzo kochany i dostrzegający człowieka i to pewnie było takie bardzo też istotne. A jeszcze chcieliśmy przypomnieć taką postać, ponieważ klasztor ten był miejscem, mówiliśmy o tym wcześniej, miejscem, które odbudowywało się dzięki pracy kaznodziejów. Jednym z nich był ojciec Sylwester Paluch, który też był wcześniej, w czasie wojny, proboszczem we Lwowie i osobą też ogromnie zasłużoną. Nie wiem, czy proboszczem, ale na pewno ostatnim przeorem we Lwowie był. Tak. I tak, jeżeli idzie o jego zasługi Tutaj się miał zasługi w ratowaniu Żydów między innymi. Tak. Nawiasem mówiąc, też jakby to jest obraz jego takiej świętej naiwności. Wypisywał metryki chrztu Żydom i podpisywał się swoim imieniem i nazwiskiem. I kiedyś przyszło gestapo, bo trafiło na ślad, prawda, no tego przestępstwa i po ojca Sylwestra, przeor lwowski, ojciec Czesław Menge, Ślązak, był świetnie w związku z tym po niemiecku mówił i wytłumaczył gestapowcom, że przecież to niemożliwe, przecież to jest człowiek dorosły, myślący, przecież nigdy by nie podpisywał takiego dokumentu swoim imieniem i nazwiskiem. A gestapowiec powiedział, rzeczywiście. Zawołali Sylwestra, kazali mu pisać i on wiedział, że to trzeba udawać inny charakter pisma, i zaczął pisać i gestapowiec, że no rzeczywiście to nie ten. I także go, no, aniołowie go wyratowali. Tak. Ale pewnie jeszcze ojciec miał okazję wiele razy wspominać go jako współbrata. Niezwykle zasłużony kierownik naszej biblioteki. Nasza biblioteka jest tak wspaniale wyposażona, to prawda, że sporo jest tam również takiego śmiecia. Miał takie poczucie, że biblioteka jest po to, żeby w niej gromadzić książki, ale miał wielkie poczucie, że wartościowe książki szczególnie. Także wielokrotnie zdarzało mi się, że
gdzie indziej nie znajdowałem jakiejś książki, a w naszej właśnie była. I ojciec Sylwester tutaj całe dni, bo on oczywiście jeździł na rekolekcje i tak dalej, ale wtedy był w klasztorze, całe dni siedział w bibliotece, osobiście pisał te kartki katalogowe i tak dalej, bardzo, bardzo tego pilnował. Także tak czy inaczej moja osobista wdzięczność dla ojca Sylwestra jest bardzo wysoka. A może w ramach też kaznodziejów warto przypomnieć ojca, z którym ojciec przybył razem tutaj na Freta. Ojciec Marek Foryś, to już nieboszczyk, ale to był taki młodzieniec, który jako kilkunastoletni chłopak chyba miał ze 12 albo 13 lat, został wywieziony przez Sowietów do Bezarabii. A dlaczego? Znaczy, na zasadzie, że kułacka rodzina. Ale dlatego też, że w ramach chyba paktu Ribbentrop-Mołotow jego rodzinne szóstko znalazło się w Sowietach. Tak, bo to swoją drogą, to po prostu po prawej stronie Sanu to były Sowiety, a po lewej stronie to były Niemcy, tak? I Szówsko było na samej granicy po lewej stronie Sanu, tak? I dlatego został wywieziony. Tam zresztą nieraz głodowali, ale to jednak były warunki nieporównywalne z tym, co mieli ludzie na Syberii czy w Kazachstanie. Taki ojciec Janusz Górzyński, który był niezwykle taki żartowniś nie z tej ziemi, że w ogóle by o nim długo opowiadać, to on lubił się z ojca Marka nabijać, że Bezarabii to są problemy z włodą i w związku z tym oni biedni musieli nogi w winie myć, tak, bo nie było wody. Tak, tak. Ale to fakt, że był chyba jedynym w tym klasztorze, który wiedział, jak się robi wino. To tak. Zawsze tak trochę z niego ratowaliśmy. Ale był człowiekiem, który był niezmiernie pracowity. Oj, niezmiernie. I to były czasy, kiedy oczywiście nie było żadnych tam aparatów, jakichś filmów i tak dalej. I na przykład kiedy odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, to się sobie zapewnił jakieś tam mnóstwo przeźroczy i w czasie kolejnych rekolekcji wyświetlał te przeźrocze kolejnym parafianom i to się cieszyło ogromnie wysoką popularnością. To dzisiejsza młodzież w ogóle nie jest w stanie tego zrozumieć, prawda? Jakie to było ważne mieć tak dotykalny kontakt z Ziemią Świętą. To wspaniała postać, ale też może warto wspomnieć, że wśród tych, którzy tutaj byli na Freta, byli też nasi bracia współpracownicy. Na przykład wyczytałem, że brat Józef Hostyński, który bardzo wiele życia spędził na Angelikum, pracując w klasztorze tam uniwersyteckim, tutaj był między innymi nękany przez służbę bezpieczeństwa. Nawet widziałem gdzieś, przepraszam, że teraz się zacytuję taką historię, którą zanotowano w kronice klasztoru chyba w roku 60. Właśnie o godzinie 10 brat Józef Hostyński został wezwany, na wezwanie władz udał się do Pałacu Mostowskich, gdzie został zatrzymany. To się działo 18 marca 60 roku. Brat Józef, jakie to były powody, dlaczego prostego zakonnika się czepiano? Nie, te powody mogły być także takie zwyczajne, żeby zyskać na przykład konfidenta, żeby nastraszyć, to nie musiało być, że ten zakonnik jakieś tam w czymś się władzy nie podobał, tylko także takiego właśnie prostego, który, w tym, że brat Józef Hostyński to był człowiek bardzo taki inteligentny i taki wykształcony. Ja nie wiem dokładnie, prawda, jakie było jego wykształcenie, ale w każdym razie to był człowiek takiej naprawdę wysokiej kultury. Wspaniały człowiek, ale też pewnie człowiek, któremu on zmarł w Rzymie, bo bardzo jakoś był związany z Rzymem, chociaż asygnowany był tutaj, był człowiekiem słabym. Tak, bo on zmarł niespodziewanie w Rzymie. Tak.
Tak, ale też chyba bardzo wiele ojciec zawdzięcza właśnie tym braciom, którzy tutaj byli, bo to przez lata... Był brat Antoni Kowal, taki no szalenie, taki oddany. Jego rodzony brat był policjantem i zginął w tej masakrze policji, jaką Sowieci zrobili w 40 roku. Już nie pamiętam. Charkowie chyba. Tak, Charkowie, Miednoje. Tak. Mnie się wydawało, że Miednoje, ale to... Możliwe, że to... Ale mogło tak. Mi się źle wydawać, tak. Tak. Natomiast był to tak cały oddany Kościołowi, że tam... Natomiast taka jego ostatnie zachowanie, tak nie mogę zapomnieć o nim, już konał i zebraliśmy się, żeby śpiewać Salve Regina, bo to jest taki nasz zwyczaj w zakonie, że gromadzi się wspólnota i przy Salve Regina oddajemy duszę naszego brata Panu Jezusowi. I ten moribundus zwlókł się i pokazuje przeorowi, gdzie on ma pieniądze na kwiaty w kościele. Także tak. Także no, pamiętam, przeorem był wtedy ojciec Kucharek, szalenie go to wręcz rozśmieszyło. No, sytuacja no, super dramatyczna. Człowiek umiera, nie? I jeszcze pamięta, to... żeby wszystko przekazać współbraciom. Ojcze profesorze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Dzięki.